Okej, dobra, lecimy szybko do naszego magazynu, bo kurczę, potrzebuję kobla, żeby zrobić wreszcie ten podest, który chciałem zrobić od początku odcinka, tylko cały czas tu się mi nie udaje. Ej, halo, co to jest? Co to? What? Skoro owce terrorystki zaatakowały mój świat, to nic tam innego nie pozostaje, jak przejść na nowy sezon. Zagrajmy w Minecraft Pocket Edition! Jeżeli jesteś nowy na kanale, to zostaw subskrypcję oraz dzwoneczek. Z góry dziękuję! Witajcie, z tej strony ja, czyli Aworski, a dzisiaj w kolejnej serii na moim kanale, czyli zagrajmy w Minecraft Pocket Edition. Dokładnie, to jest już chyba siódmy sezon. Postanowiłem, że zrobię kolejny sezon z tego powodu, bo kurczę, nie chcę ciągnąć na siłę tamtego sezonu, czyli szóstego sezonu, cały czas. Już 20 odcinków jest, więc to nawet sporo. Poza tym kończę serię ze Skyblocka na moim kanale. W sensie, może kiedyś tam się pojawi jeszcze Skyblock, może, ale nie obiecuję na 100%, bo kurczę, jak widzę po wyświetleniach, że wam nie podoba się ten Skyblock, dlatego też postanowiłem, że zrobię nowy sezon, zagrajmy w Minecraft Pocket Edition. I co? Klikamy zagraj, w sensie graj, stwórz nowy świat trzeba tutaj stworzyć. Jak widzicie, w sensie słyszycie, mam mikrofon, bo zdecydowaliście, większość osób zdecydowała, że będę osobno nagrywać dźwięk. I dobra, tutaj nazwiemy sobie mój świat, nie wiem. Nie wiem, czy to. To. Tak, niech będzie, tak będzie się nazywać mój świat. Nie wiem, czy to to. Tylko jeszcze tam podkolorkuję sobie po odcinku. Normalny, mapa początkowa. No, niech będzie mapa początkowa i skrzynia bonusowa. Nieskończony, pokaz współrzędny. Nie potrzebuję współrzędnych za bardzo, tutaj czegoś nie mamy. Może jakiś generator, może nie wiem. Mikrofon. O, mikrofon, proszę bardzo. I będzie właśnie taki seed mikrofon, a że nie fałszuję, to jeszcze tutaj dodam cyferki, żeby nie było, że ja tutaj coś, nie wiem, oszukuję czy coś was. Dobra, więc mamy pięknie, fajny świat nowy i tyle. Dobra, tworzymy nowy świat. Myślę, że wam spodoba się nowa seria, bo kurczę, właśnie chciałem tą nową serię zrobić, tylko nie wiedziałem, jaką zrobić serię, dlatego stworzyłem nowy sezon właśnie. Zagrajmy w Minecraft Pocket Edition, w sensie, no, zrobiłem to, bo, no kurczę, nie wiem dlaczego, ale mało jest bardzo wyświetleń pod właśnie odcinkami z naszego Skyblocka, więc dobra, ty mamy jakiś świat, czekamy chwilę, bo ty rendering jest mały. Jak widzimy, to jest jakaś góra, jak w naszym, no, starym let's playu, w sensie zagrajmy w Minecraft. Dobra, wyrenderowało się chyba już, tam widzę jakiś latający klocek. Jakieś latające klocki tam są, więc coś dziwnego. Dobra, skaczemy, niszczymy pierwsze drzewo. Kurczę, myślę, że to będzie jedna z lepszych serii na moim kanale, bo postaram się nad nią i myślę, że to wyjdzie. Poza tym, przepraszam was za to, że w tamtym odcinku był taki lekki, ten zielony odcinek. Nie wiem, co to spowodowało, czy Power Director, czy YouTube. Ja ustawiam jeszcze taki filtr na YouTubie, który... O, tutaj mamy skrzynkę, okej. Co mamy w niej? No, podstawowe rzeczy i kamienną siekierkę, więc wow. Więc to się przydaje. Zniszczymy całą skrzynię. Pochodnie przy okazji też wezmę, bo czemu by nie? Oczywiście gram na moim nowym telefonie, więc no, fajnie będzie, bo mogę nareszcie mieć moby i mogę mieć nareszcie poziom trudności fajny i mogę mieć, no, wszystko, w sensie najlepsze włączone, no, tryb, nie wiem, wydajności, nie, jak to powiedzieć, no, grafikę mieć lepszą i w ogóle, że wszystko jest ładnie, zero lagów. Dziś nie raz będzie tam niemożliwe, że będzie klatkować, ale to w mniejszości będzie tak klatkować na tych odcinkach, ale myślę, że to będzie tak bardzo, bardzo rzadko się zdarzało.
I co, trzeba zacząć nową serię, no trzeba jakoś tą zacząć serię, dlatego co? Myślę, że 150 łapek nie będzie dla was żadną przeszkodą, żeby wbić, więc 150 łapeczek wbijamy i kolejny odcinek się pojawia na YouTubie, w sensie i kolejny odcinek nagrywam na YouTube'a, bo właśnie w ciekawostkę was troszeczkę oszukałem, z tego powodu, bo napisałem, że 111 łapek w górę blokuje kolejny odcinek. Naprawdę 111 łapeczek w górę nie blokowało żadnego kolejnego odcinka, tylko muszę go jeszcze nagrać, nawet go jeszcze nie nagrałem. W sensie, no, ciekawostki to będzie taka odboczna seria, taka, że nie będzie to główna seria, że tak co chwilę jakiś tam maraton z ciekawostek, jak to Boxdil robi, czy coś w tym stylu. Po prostu ciekawostki to taka odskocznia od wszystkiego. Nie wiem, 3-minutowe odcineczki tam na raz na tydzień, 2 tygodnie. Mniej więcej to będzie okej, takie spoko taka odskocznia. I kurde, ja tutaj gadam, a ja nie mam owcy, w sensie owcy gdzieś pouciekały i ja tu widzę owce. Tak, no cześć owco, trzeba cię zabić, musimy mieć mięso, poza tym musimy też mieć przy okazji wełnę, żeby przecież zrobić, no ten, łóżeczko. To właśnie jest głupie, że muszę mieć jednokolorową wełnę. Kurde, jakby były te, nie wiem, więcej tych, więcej, tak, nie wiem, dajmy na to, byłoby stado owiec i kurde, byłyby wszystkie białe, nie, dajmy na to stado 3 owiec, wszystkie białe i jedna szara. I co? I nie mogę znaleźć białej wełny. Owcy. Tak, tutaj widzę kurczaka, więc chodź kurczaku, chodź, nie uciekaj. I dziękuję bardzo za jedzonko, dokładnie tak. Dobra. I to jest właśnie najgorsze, jak jest takie stado owiec. O, i znaleźliśmy owieczkę. Okej. Zabijemy ją szybko, bo ona zaraz nas zapędzi w kozi róg. No co jest? Ona jakiś tutaj teraz świruje pawiana. To jest najgorsza owca. Owce są złe, dlatego trzeba je zabić. Nie będziemy tu hodować owiec. A może wyhodujemy taką armię, jak to mój znajomy mówi, armię, ja powinienem mieć armię kotów, a ja naprawdę będę miał armię owiec. Armia owiec się naprawdę przyda. Bo kurde, owce terrorystki zawsze wszystko na przekór robią. Akurat przyda mi się armia terrorystek, bo koty to nie są takie terroryści, a owce to kurde zło, to jest najgorsze zło. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj widzę no taki teren, że... I tutaj jest rzadka owca, czyli czarna. I trzeba ją zabić. Dlaczego ty mordo leci w moją stronę? Dobra, zabijemy cię, czarna owieczko, i lecimy dalej. Tu mamy, widzę już piasek, czyli mamy szkło. Dokładnie. I kurde, nie wiem co teraz. Nie wiem co teraz, dlatego wbijam do tej wody. W ogóle fajne jest to, że takie kropeczki tutaj dodali w nowych wersjach, w sensie 1.2. Dokładnie tak. I dobra. Co mam w ogóle tutaj w ekwipunku? Wow, nawet spory mam już ten ekwipunek. I zamiast sobie robić już mapę, to ja nie robię tej mapy. Dlaczego nie mogę włożyć mapy? Halo. Chyba muszę pierw stworzyć ją. Okej, stwórz mapę. I teraz mogę chyba do rączki. Tak, dokładnie. Tylko nie wiem, czy czasami nie będzie mi lagować. I no, nie laguje mi jak w tamtym telefonie, więc jest głód. Ale wolę ją wyciągnąć, bo no, troszkę klatkuje. No niby nie laguje, a jednak laguje. No, taka polityka Aworskiego. Tutaj mamy jakiegoś cave'a? Jasne, mamy cave'a. Więc luzik, arbuzik, wchodzimy do cave'ika. Pierw wykopimy trochę tej kobla. I można przy okazji poopowiadać. Swoją drogą mogę was zachęcić, żebyście dali donate'ika, bo było mi oczywiście bardzo miło, jakbyście go dali. No. Bo kurde, właśnie teraz nie pozdrowiłem was w tym odcinku, bo nikt nie wysłał donate'a, bo też było mało live'ów. Poza tym dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za 7000 subskrypcji, które niedawno wbiło. Przyczynił się do tego bardzo, bardzo mój znajomy, mój kumpel taki, Sejo. Chyba znacie jego kanał, większość chyba moich widzów zna ten kanał. A jak nie znacie, to teraz macie w prawym górnym rogu. Więc możecie do niego wbić i zasubskrybować moją mordeczkę.
O, tu mamy węgielek. Dobra, spoko. Mamy tu węgiel, więc możemy tutaj iść. Możecie swoją drogą zasubskrybować tę mordeczkę, bo kurde, pomógł mi. To bardzo pomógł mi przy kanale. W sensie tak, że w subskrypcjach, że przyszedł, ja przyszedłem do niego na live'a, dał mi moda i pomógł mi po prostu. Więc możecie wbić do niego, zostawić subika i na przykład pod najnowszym odcinkiem napisać pozdro od Aworskiego, że Aworski pozdrawia z pod najnowszego filmu. No tak jakoś można napisać, byłoby mi bardzo, bardzo miło, jakbyście tak zrobili. I dlaczego ten gut nie spada? Halo, co jest? O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, ale śmiesznie, tak śmiesznie. Dobra, swoją drogą też nie nagrywam od długo tych mapek od widzów. 2 miesiące ponad jak sprawdzałem ostatnio, w sensie no dzisiaj sprawdzałem parę, nie wiem, godzinę temu jakoś tak. I co? Pewnie zapytacie się dlaczego ja nie nagrywam w ogóle tego mapek od widzów. No nie nagrywam tych mapek od widzów, bo kurde, mam czas, ale jestem cały czas zalogowany na nowych telefonach, bo co chwilę mam jakiś inny telefon. Nie, już co chwilę nie będę miał nowego telefonu. Jak sobie kupiłem nowy telefon, to już nie będę brał co chwilę nowych telefonów. I mamy koniec cave'a. No tak. No więc co? Co chwilę miałem nowe telefony, czyli miałem Motorola Moto G3, teraz mam Motorola Moto G5. Wcześniej miałem Motorola Moto G1, ale ona była ile? 4 miesiące u mnie? Teraz wylądowała chyba w rękach mojego brata, bo mama mu oddała, bo zniszczył swój telefon. No niestety, mama oddała mu. No, a poza tym, wiecie co? Za ten pieniądze z donate'u, bo kurde, wiecie, że cały czas na live'ach żebram o was z donate'y, wasze donate'y, to te pieniądze z donate'ów nie idą już dla mnie, tylko idą na konkurs na 10 tysięcy widzów, bo jak mamy już 7 tysięcy widzów, to brakuje, jak widzicie, tylko 3 tysięcy i będziemy mieli 10 tysięcy. Ty tylko, kurczaku, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj świrujesz, pawiana? Ty nagle... Ty wiedziałeś, że tutaj będę i ty zniszczyłeś to całe pole, co jest? Pole, łysce pole. Tak, Aworski... Weź ty kurczaku, idź stąd. Dziękuję ci bardzo za pióreczka, a ja tymczasem idę dalej. Szukać w poszukiwaniu jakiegoś dobrego miejsca na nowy domek. I kurde, co jest? Dlaczego ten cały poziom cały czas nie spada? Dobra, jednak spada. Bo widzę właśnie, nareszcie pierwszy głód nam spadł. Nareszcie. Dobra, lecimy gdzieś przed siebie. Nie wiem, gdzie nawet. No i tyle, tak. No i tyle. Oczywiście live'y będą z tego. Będą z tej serii live'y, bo kurde, chciałem nagrywać live'y. O kurcze, mamy właśnie dynie. Trafiliśmy, czy mamy tutaj dyniowe te? Mamy buraki, ale dyni nie mamy, więc spoko. Dynie się oczywiście przydadzą. I co ja mówiłem? Idziemy przed ciebie, o tak. Okej, dobra, wykopiemy te dynie. Ile mamy już dyni? 4 dynie, to do 5, nie musimy wszystkich niszczyć, bo przecież można rozsadać sobie dynie. Myślę, że to nie będzie jakaś króciutka seria, już 20-odcinkowa, bo tak myślę, że nie będę wszystkiego na szybko robił, że po prostu robię coś i zaraz kończę przez jeden odcinek, więc wow, jak to kozacko wygląda, w sensie to jest biom górzysty czy coś? To ja chyba możliwe, że tam się zbuduje, ale ja bardzo nie lubię biomów takich, w sensie ten, nie lubię biomów śnieżnych, w sensie lubię śnieg, ale laguje mi bardzo i dlatego nigdy prawie nie użyłam biomów tych takich, no wiecie o jakie chodzi. Dobra, wiecie co, pora zrobić sobie łóżko, bo zamiast robić łóżko to ja cały czas gadam. A zaraz noc będzie, już się zmrok będzie zaraz i trzeba zrobić to łóżko, bo kurde, jakby to byłoby inaczej, jakbym nie zrobił sobie łóżka. Dokładnie. Dobra, więc zniszczymy crafting, zniszczymy łóżko i lecimy dalej. Myślę, że tutaj żadne moby złe się nie zrobiły poza tą świnią. No dokładnie, ta świnia była zła. Tam właśnie się zrespił creeper. Hej. Co tam? Nie odszedłem niestety. Nie mam takiego timingu jak jakiś pasza biceps. O kurde, słyszę tutaj kozaka jakiegoś.
Ta. Kozak tam stoi. Tutaj też stoi kozak. Zabił się właśnie, więc dziękuję ci bardzo. Ho, ho, chodź. Chodź, ale niestety nie pójdzie za mną, bo ja znam sztukę parkoura i tyle w temacie. Mi się bardzo podoba ta zatoczka. Naprawdę. No, gratuluję tobie bardzo mądrości. Taki, no. No, ale zombie nie są na szczęście mądre, tak dosłownie. Zastanawiam się, czy tutaj się nie zbudować, czy nie iść dalej. Oj, dobra, tutaj mam marchewkę. Marchewki nie będę jadł, ale zjem sobie surowego kurczaka. Bo kurde, marchewka mi się przyda, a kurczak... kurczak nie. Kurczak to kurczak, można sobie wyhodować go. A drugiej marchewki mogę nie dostać na te sery, więc taki przypał będzie wtedy, jak nie będę miał marchewki. Zastanawiam się, czy zostać tu, czy nie. Dobra, nie zostaję, idę dalej. Idę dalej. Nie wykopałem tyle szkła, w sensie... no tej... jak to się nazywa? Szkła, piasek. Tak, piasku nie wykopałem i to jest taki trochę przypał. Dobra, skok i tutaj jest nawet spoko miejsce. Tylko musiałbym tu miejsce zrobić sobie. Ale nie wiem, czy tutaj robić to, czy nie. Czy nie iść dalej, jakieś będzie ładniejsze miejsce, bo coś mi tutaj nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje, po prostu ta zdoka mi tak... tak śmierdzi z kilometra. Wiecie, to zatoka mi tak śmierdzi z kilometra. Dlatego wolę tutaj nie robić tego swojej wioski. Właśnie wioski, osady takiej, że luźno będzie, że możemy sobie pograć, pogadać, więc ten no. Ale tak w ogóle, to ze Skyblockiem tak na serio to nie kończę. Tylko nieraz tam może będą się pojawiać jakieś odcinki. Więc no. Tam raz na jakiś czas, bo tak jak z tymi właśnie będzie z, nie wiem, z mapkami. Mapki od widzów właśnie się przyjmują bardzo spoko, bo wy to lubicie, wy lubicie jak nagrywam mapki od was, a ja właśnie zaraz zginę, więc wolę zjeść sobie mięso. Ale pierw zrobię szybko ten piecyk, bo muszę sobie przepalić to mięso. Dobra, pyk, obym nie zginął, bo kurczę, jak zginę, to będzie źle. To się wkurzę, usunę świat i nie będę już grał, już nie będę nagrywać w ogóle. Nie no, oczywiście, że taki żarcik, tak nagle taki szkielet wychodzi z tamtej jaskini i mnie zabije. To by było najgorsze. Swoją drogą, niedługo będzie unboxing na moim kanale. Unboxing, zobaczycie sami czego. Co poprawi, myślę, że jakość mojego kanału w miarę. Myślę. Nie jest to, że nowy telefon oczywiście, że cały czas sobie kupuję nowy telefon, to kurczę, czemu sobie nie zaoszczędzić i nie kupić sobie iPhone X? Nie, po prostu to jest coś, co poprawi jakość na moim kanale, w sensie zobaczę, co to będzie. Prawdopodobnie będę nagrywać też jeszcze Critical Apsy, ale nie jestem do końca pewien. Na 100% nie jestem pewien, czy będę nagrywać właśnie te Critical Apsy. Myślę, że będę, ale no patrzcie, co ta owca robi. Ona jest jakaś... Pa, co ona robi? Pa, co? I co, niszczy trawę? Ta trawa mi jest bardzo potrzebna, a ty mi niszczysz na moim polu? Pole, łyse pole. I co, dziecka nie masz? Dziecka nie masz, ty też zginiesz. Do widzenia. Takich współlokatorów to nie chcę. Dokładnie. Dobra, niszczymy. Rozwalamy piecyk. Ej, halo, mordo. Czemu ty się nie zniszczyłeś? I kończąc, właśnie niedługo coś dojdzie do mnie, czego będzie unboxing na moim kanale. Więc się bardzo cieszę i ty był gdzieś cave. Chyba, że to nie był cave. Nie, to nie był cave, tylko to była... To chyba było drzewo te leśne. No i chyba tak. Więc Aworski się troszkę przeliczył. Dokładnie. Niestety Aworski się przeliczył. I dobra, zetniemy sobie te drzewo jeszcze, bo oczywiście ono mi się przyda, bo ładne są drzwi z tego drewna. Tyle. Wiecie co? Ja może tam dalej się trochę osiedlę, tu mamy glinę, więc no może tam się osiedlę. Ale ta zatoczka mi bardzo, bardzo fajna. Spodobała mi się tak zatoczka i tyle.
Więc co? Chyba, że tutaj się nie osiedlę, chyba, że gdzieś po odcinku dalej sobie pójdę. Ale cóż, nie wiem, czy pójdę, czy nie. No, ale ja tymczasem kończę ten odcinek. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, wysyłajcie donajciki, żeby mnie wspomóc w kanale, w rozwoju kanału. Oczywiście donajty idą na konkurs dla was, czy tam giveaway na 10 tysięcy subskrypcji, więc no. Oczywiście pozdrowieni będziecie w kolejnym odcinku, więc wbijajcie na grupę na Facebooku, na Snapa i Ksaworski, bo na grupie bardzo fajne rzeczy się dzieją, w tym Minecraft Pocket Edition oczywiście jak zwykle. Dokładnie. Więc co? To było tyle z tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Na razie, cześć, hej, hej!